Agnieszka Chylińska przerwała milczenie w sprawie romansu. Od plotek aż huczało. Agnieszka Chylińska, 47 litrów, swoje życie prywatne konsekwentnie trzyma z dala od mediów. Piosenkarka skupia się na rozwijaniu kariery, natomiast o swoich dzieciach czy mężu mówi niewiele. Rzadko kiedy także komentuje krążące w sieci plotki. Tym razem jednak sytuacja była tak absurdalna, że musiała zareagować. Aż huczało. Agnieszka Chylińska przerwała milczenie. Agnieszka Chylińska zdecydowanie nie może narzekać na brak wolnego czasu. Ciągle koncertuje, pracuje nad kolejnymi płytami i jeszcze pracuje jako jurorka w Mam Talent. Swoje zawodowe poczynania chętnie relacjonuje za pośrednictwem social mediów. Na Instagramie obserwuje ją 492 tysiące osób, co jest sporym osiągnięciem. Prywatne życie Agnieszki Chylińskiej owiane jest tajemnicą. Wiadomo, że piosenkarka doczekała się trójki pociech z tajemniczym mężem Markiem. Jednak wszystko, co dotyczy rodziny piosenkarki, pozostaje za zamkniętymi drzwiami jej domu. Fani artystki nie kryją natomiast ciekawości. Wiele osób chciałoby wiedzieć, jak wygląda jej życie prywatne, czym zajmuje się jej mąż, czy jak wyglądają jej dzieci. W sieci krąży więc mnóstwo plotek dotyczących tego, czym po pracy zajmuje się Agnieszka Chylińska. Artystka zazwyczaj ich nie komentuje, tym razem jednak poczuła, że musi zrobić wyjątek i przerwała milczenie. Agnieszka Chylińska wyjawiła prawdę w sprawie relacji z menadżerką. Jakiś czas temu internet zalała fala plotek dotyczących relacji Agnieszki Chylińskiej z menadżerką. W sieci pojawiły się komentarze sugerujące romans między kobietami. Chciałabym wam powiedzieć, że Joasia jest naprawdę fantastyczną kobietą, która spędza czas z mężczyznami. A ja mam męża i spędzam czas ze swoim mężem. To tak a propos plotek, które się pojawiły. Oczywiście nie zmienia to faktu, że bardzo kocham moją menadżerkę, podkreśliła Chylińska w rozmowie z radiem RMF FM. Do sprawy odniosła się także Joanna Ziendalska-Komosińska, czyli wspomniana menadżerka Agnieszki Chylińskiej. Drodzy, postawmy już kropkę. Już wystarczy. Za dużo. Niech każdy zajmie się swoim życiem, zaznaczyła.